Cześć, witam Was moi kochani, jestem Lightum43, a to moja retrograciarnia. Dzisiaj odcinek poświęcony i trochę tematyce retro, i trochę bardziej sprzętowi, który już jest nowocześniejszy. Ale zanim dojdę, o jaki sprzęt chodzi, to nawiążę właśnie do retro szpun Tyfana. Otóż ostatnio właśnie widziałem jego film z uruchomieniem adaptera. Adaptera na płyty winylowe. No i powiem szczerze, że od dawna się nosiłem z zamiarem właśnie z zakupu czegoś takiego jak adapter. Ale zawsze wiecie, temat jest, ale były inne rzeczy, jakoś coś innego kupiło, zapomniało się, nigdy nie miałem weny, żeby po prostu usiąść, poszukać i coś zakupić. Ale właśnie po materiale Retro Szpunty postanowiłem, że muszę ten temat w końcu właśnie ogarnąć. No i właśnie tutaj jak widzicie stoi paczucha z moim nowym właśnie odtwarzaczem płyt winylowych, jeszcze zapakowane wszystko, także trzeba to teraz rozpakować i wszystko ładnie uruchomić. No niestety u mnie nie będzie chwytaka, w związku z tym będę musiał sam to zrobić, ale naoglądałem się już troszeczkę filmów, poczytałem troszeczkę i myślę, że dam sobie radę chyba z uruchomieniem właśnie tego sprzętu. Nie przedłużając, zapraszam na oglądanie. Szybkie rozpakowanie, mam nadzieję, że szybkie. No i mamy pudełeczko. Jak widzicie, jest to gramofon firmy Audio-Technica ATLP120XBT USB. Otwieramy. Mamy instrukcję. Mamy pokrywę. Tutaj kolejne jakieś papiery. Taka filcowa. Czy co to jest? Nakładka. No i tak, tutaj mamy akcesoria dodatkowe. No i po kolei zacznijmy to wyciągać może. Tak, może najpierw to. Pierwszy element to jest taka żaróweczka, taka dioda świecąca na płytę, oświetlająca właśnie ramię. Coś takiego. Drugi element to jest nasza wkładka, która właśnie przez tą diodę będzie oświetlana. Kolejny element to są zawiasy łączące przezroczystą pokrywę z resztą części obudowy. Kolejny element, czyli ciężarek do ramienia. Ciężarek, tutaj mamy możliwość ustawienia wagi, tak, na którą będziemy później dociążać ramię. Może tak, tutaj jeszcze mamy dwa kartoniki. Jeden, drugi i nasze metalowe, aluminiowe. Aluminiowa tarcza. Tak to wygląda. No i teraz zobaczmy kartoniki. Może najpierw jeszcze właśnie zanim do sprzętu się dostaniemy. Czyli mam tak, przewody, przewody do dźwięku, przewód USB, możliwość podłączenia do komputera, zgrania utworów. I tutaj jeszcze mam metalowy krążek, nie, przepraszam, nie metalowy, tylko plastikowy krążek.
do płyt o tym większym właśnie otworze, do tych małych singli, czy jak tam się to nazywa. No i brakuje jeszcze czego? Nie wiem, bo nie widziałem. Zasilania, tak. Zasilacz z przejściówkami do różnych standardów. I zaraz sobie znajdziemy i złożymy. Ten odpada. Od razu z powrotem do tego, do kartonu. I tu mamy europejskie nasze, proszę bardzo, nasza końcóweczka. No to teraz ją trzeba jeszcze zamontować jakoś. O, i już mamy złożony zasilacz. Ok, zabieramy w takim razie się do naszego sprzętu i wyciągamy gramofonik. No i tak prezentuje się sam gramofon. No dobrze, zaczynamy w takim razie go składać. Najprostszą rzecz, którą możemy zrobić, to włożyć tenże pierścień. Proszę bardzo. I już znalazł swoje miejsce. Żeby go wyciągnąć, nie mam problemu, wystarczy, zobaczcie, nacisnąć i już możemy go podnieść. Ok, najważniejsza rzecz, czyli montujemy talerz. Pięknie ważone. Dobra, to mamy zrobione. No to teraz możemy sobie włożyć tutaj też zawiaski. Zaraz zobaczymy, jak one tutaj wchodzą. Jeden, drugi. Możemy sobie zamontować tą diodę, o której mówiłem, do podświetlania. Nią można kręcić, także można sobie ustawić tam, jak chcemy. No i co? I teraz by trzeba było zamontować głowicę. Tak wygląda głowica. Montujemy w ten sposób. Przykładamy i przykręcamy. I już można powiedzieć, że gotowe. Teraz spróbujemy wyważyć ramię. No i teraz tak, ciężarek. Montujemy ciężarek. Teraz, gdy mamy zamontowany ciężarek, tutaj jest takie pokrętełko. Poniżej jest kreseczka i najpierw trzeba sobie ustawić ramię, tak żeby nie leciało ani w dół, ani do góry. No i wydaje mi się, że chyba udało mi się to ładnie jakoś wyważyć. Ona powinna być teraz poziomo. No i można powiedzieć, że poziomo jest. W takim razie ustawiam sobie tutaj na zero. Jeszcze raz sprawdzę, czy aby na pewno jest tak, jak miało być. Wydaje się ok. W takim razie przekręcam tak, żeby było tutaj 2 gramy. 0,5, 1, 1,5. I 2. No dobrze. Tutaj mamy jeszcze siłę odśrodkową, możemy sobie ustawiać, ale to trzeba by chyba na płycie. Nie mam płyty pustej. Dobrze. Mam za to
Taki oto ładny album. Niech no przejdę z tej strony. Specjalnie zakupiony na tą okazję. O. Daft Punk. I zaraz go. Zaraz go sobie, słuchajcie, otworzymy. Ale najpierw spróbuję wszystko to pozabezpieczać. Teraz to przeniosę w inne miejsce. Z tyłu mieści się łącze do zasilania 12 V prądu stałego. Mamy gniazdo USB, mamy uziemienie, lewy, prawy kanał i możliwość przełączenia na line albo fono. Czyli w moim przypadku będzie to na line, ponieważ będę podłączał do mojej wieży. Bo tutaj jest zbudowany przedwzmacniacz, także mogę to bezpośrednio podłączyć do wieży. Ok, teraz podłączymy sobie właśnie przewodziki, czyli białe i czerwone. Ja mam tutaj taką przejściówkę, którą właśnie podłączę bezpośrednio już do mojej wieży. Zasilanie. Jak widzicie, gramofon został już przestawiony z jednego miejsca w drugie. I tak naprawdę powinno go się ustawić w miejscu, w którym on ma stać już docelowo. Za pomocą poziomicy i tych nóżek tutaj można wtedy go wypoziomować. Czyli w osi X i Y. Tak? I po tym dopiero powinno się wyważyć tą ramię po prostu. No i w założeniu jest tak, że odtwarzamy muzykę bez tej pokrywy. Dlaczego tak jest? Nie wiem, nie pytajcie mnie, ale tak producent zaleca bez pokrywy. Całkiem ładnie to się podnosi. Na razie ją odstawimy. Zobaczmy teraz, czy uruchamia się. Tutaj mamy przycisk start-stop, tutaj mamy obroty 33, 45, razem 78. Tutaj możemy sobie włączyć suwak, czyli żeby było wolniej lub szybciej. Mamy też Bluetooth, czyli możemy się połączyć na przykład ze słuchawkami bezprzewodowymi albo z jakimś głośnikiem. To już zależy od nas, co tam potrzebujemy, co chcemy. No i dobra, i otwieramy, słuchajcie, otwieramy album. Czy uda się bez nożyka? Może się uda, o. Dobra, gdzie mamy to ostrze? Tutaj. No i ciekawostka. Start stop, no tak. A tutaj mamy power on, power off. Bluetooth się świeci, możemy chyba go na razie wyłączyć. Myślę, że to jest w tym momencie niepotrzebne do niczego. Tylko jak go wyłączyć? A, dobra. Zostawmy sobie Bluetooth. Dobra, i włączmy. No jak widzimy, kręci się. Zmieńmy prędkość. Działa. I największa prędkość. Dobrze, teraz słuchajcie. Ustawię na razie w tym miejscu, czyli tak. Bierzemy sobie ramię. Jeszcze raz tutaj na zero zrobię, tak jak było wcześniej. O. I teraz sprawdzamy, czy... Czy trzyma się? Nie trzyma się. Minimalnie. Tak, teraz słuchajcie, ono jest w pozycji
poziomej. Ok, opuśćmy. I teraz robimy sobie tutaj na 2. Tutaj 0. I dokręcamy na 2 gramy. Dobrze. No dobrze, to teraz tak. Odpalamy i opuszczamy. Trzeba przyznać, że bardzo ładnie gra. Słuchajcie, bardzo ładna muzyka, piękny dźwięk. Ja nie jestem audiofilem absolutnie, ale doceniam, jak coś ładnie gra. Na tyle, na ile pozwalają mi uszy. Moi kochani, jak słyszeliście, fragment tam na pewno wytnę, bo nie chcę, żeby tam się przyczepiał YouTube. Gramofon pięknie gra. Naprawdę, słuchajcie, to robi robotę. Nawet dla kogoś takiego jak ja, który, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma jakiegoś tam no słuchu audiofila, ale mimo wszystko, no, jak coś ładnie brzmi, to jednak robi to robotę. Wszystko, słuchajcie, działa pięknie, tak jak powinno. Nie wiem jeszcze, gdzie będzie jego miejsce. Być może tam, gdzie wcześniej stał. Nie, no, pewnie trochę w innym miejscu. No, coś jeszcze wykombinuję. Ale uważam, że zakup jest naprawdę udany, że spełnia moje oczekiwania, słuchajcie, w 100%. Być może dokupię sobie jeszcze jakieś fajne słuchafony do niego po to, żeby mógł sobie głośniej też posłuchać, a innym po prostu nie przeszkadzał. Także, tak jak widzicie, Audio-Technica, jeszcze raz podam numer, to jest ATLP 120 XBT USB. Do nabycia, słuchajcie, prawie w każdym sklepie zajmującym się muzyką. To jest z tego, co udało mi się doczytać, taki klon Technicsa. Czy lepszy, czy gorszy, nie wiem. No, tak jak powiedziałem, na moje potrzeby jest wystarczający. Nie ma, słuchajcie, co przesadzać i wydawać 100 tysięcy na gramofon, bo takowe też są. To jest, uważam, taki dobry stosunek jakości do ceny, tak jak dla mnie jest wystarczająco i nic więcej już nie potrzebuję. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko po prostu gromadzić płyty. Już nabyłem kolejne 2, także mam ten podwójny album Def Punk'a. Czekam na kolejne 2 jeszcze płytki. No i tak myślę, że moja płytoteka będzie się teraz sukcesywnie po prostu powiększać i będę korzystał i właśnie słuchał muzyki. Wam nie będę włączał, bo niestety prawa autorskie. I wiecie, co się wtedy dzieje. Ok, dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na moje kolejne filmy. Jak macie jakieś pytanie, zadawajcie w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.